mieszkała, jak miała na imię. Powiedzmy, że w Polsce, w jakiejś małej wiosce, gdzie dla ludzi wszystko było bardzo proste. Ubrana na czarno, zawsze z łysą głową, a w ciele kobiety nie czuła się sobą. Kiedy o tym powiedziała swej rodzinie katolików, nie obyło się bez śmiechu, szykan głośny krzyku. Już stało się ciało tej małej dziewczyny, nikt nie chciał jej zrozumieć, to były przyczyny. Odeszła tak młodo, nie ze swojej winy, z winy otoczenia i swojej rodziny. Wysłać do doktora, mawiali, że to niemożliwe i to, że jest chora. W końcu pękło coś w jej środku, przerzuciła sznur.